nagrywam, tutaj Esgarot, a to jest... Let's play do Wiedźmina 2. Welcome to Jackass. Dzisiaj, specjalnie na życzenie niektórych, odcinek będzie dłuższy. To jest 45-minutowy. Mam nadzieję, że wam się spodoba i nie będziecie płakać, że jest nudno. Tak. Tak. Jesteśmy w Vergen. Vergen, krasnoludzkim miasteczku. Co my musimy zrobić? Spotkaj się z Zoltanem w podziemnych korytarzach pod Vergen z chęcią. Jakaś może randka będzie. Odszukaj wejście do katakumb i ukryty w nich sztandar. Wiesz na bitwę, odszukaj sztandar. Zaczekaj na dalszy rozwój. Zdobądź wszystko. Zabójcy królów, nic się nie da. Zdejmij. Wróć do sprawy Madelionu. No dobrze, to chyba... To chyba później. Zapiski zostały sprzedane Detmoldowi. To co, Zoltan czy katakumby? Ja myślę, że najpierw Zoltan. Symbol nienawiści. Ho. No dobra. Chyba trzeba wyjść stąd, tak? Niewątpliwie zawsze trzeba stąd wyjść. Rychło, więc pospieszmy do Zoltana, aby ten na nas za długo nie czekał. Kurde, gdzie jestem? Wytyfy. To jakiś domek czarownicy. My musimy się na drugą stronę tej skały przedostać. Ludzie. Okidoki. No to chyba tędy. No niestety takie ściny są powodowane przez ładowanie. No właśnie. Trochę irytujące. Już władowane, tak, wszystko, tak, już możemy iść, świetnie. Chodźmy. Skojatel śmierdzą! Tak, chyba tędy. Dobra, przyspieszamy. Bardzo ładne wąwozy. No takie piękne wąwozy, a tutaj jakiś loading screen mi wystrzela w twarz. To się nazywa polska bezczelność. Dobrze. O! No proszę. Chivaj! Chivaj, gdzie jesteś? Open. Open door. Wow. Ciemno tu w pytkę. Chyba czas wypić kotka. Kotku! Sięgamy do lodówki. Wyjmujemy piwo. Chłepczemy. I na próci idziemy bić się z potworami. Tunel założycieli Facebooka. Założyciele Facebooka. Aha. No wiedziałem, że się nie obejdziemy z walki. Myślałem, że Geralt powiedział za srony neger. Ale powiedział tylko za stary na to jestem. Więc drogi Geralcie z Rivii, nie gadaj głupot, tylko szukaj Zoltana. Tu. Dobra, mamy tylko 4,5 minuty kota. Więc trzeba się śpieszyć. Noctowizor a la Splinter Cell. Chodź, 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 chodź. Wow.
Sporo was. Brudne, bezczelne potwory. Kurde, co jest? Wytyfy. Jezu, ale to, że ten Nekery robił takie salta w tył, to chyba przesadzona trochę sprawa. Tu się trochę teren nie zgadza z mapą, bo według mapy powinien być tu tunel. O Jezu, Jezu, Jezu. Dobra, wracamy. Najwyżej jak kota nie będziemy mieli, to trzeba będzie zapalać lampiony. Co to było? Dum, 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 dum. Nie ma tak srebrny miecz. Woda? Cholera jasna. Śmieszne, bo tu też nic nie ma. Tu jedna. Jeden zbłąkaniec. Zdychaj. Chłopie, otwórz te drzwi, błagam cię. Ej, no słuchajcie, trochę przekopane. Czekajcie, jak to wygląda. Tu są drzwi. Tu jest jakiś tunel, tak. Zdecydowanie trzeba otworzyć te drzwi, tylko że... Najgorsze... O, jest. Świetnie. Nie chciał się pojawiać znaczek otwierania. Na Nekery szkoda mi miecza. Otwieraj wrota. Bezpański psie. Dobra. To teraz tu. W lewo. Wow. Grubsza sztuka, jak widzę. No, mistrzu. Mistrzu Wiedźminie. O, co to jest? Wytyfy is dead. Wow. Mister Kaczar był. Głupiutki, bo wpada w mój Irden. Dobra, kaczar nie żyje. Powoli mija mi kociak. Muskar trzeba. O, będzie co na kolację zjeść. Nieżywy krasnal. Klucz z katakumb. No dobrze. Otwieraj waćpan i jest Zoltan Chivaj... Jorvet? Zoltan, miałeś zdobyć miecz. No, nie dało się, Geralt. A, to Saskia. To nie był najlepszy pomysł w Wiedźminie. Krasnoludy nie potrafią kłamać, a ten tutaj w szczególności. Wszystko już wiesz? Jaja. Aha, potrzebujesz broni, by zdjąć klątwę z Henselta i uwolnić duchy poległych. Pani, wiem, że toczycie wojnę, ale klątwa zagraża też Vergen. To dzika energia magiczna. Nie męcz się, wiem o tym. Dam ci miecz. Tak po prostu?
tak. Cieszę się, że mogę pomóc i dziękuję w imieniu Wergeńczyków. Dusze ich bliskich zasłużyły na spokój. Wow. Dziękuję i powodzenia. Bywaj, Zoltan. Nie daj się zabić. Ty też, stary pryku. Do zobaczenia. Kiedyś. Prosto było. Saskio, zapomniałem o jeszcze jednym drobiazgu. Geralt chce się spotkać z Jorvetem. Ma do niego sprawę. Chodzi o grot włóczni, którą przebito ciało Sabriny, gdy rzucała klątwę. Gdy spotkaliśmy się we Flotsam, Jorvet nosił go przy boku. Przegrał go w kości. Teraz grot ma Skalen. Młody Burdon to hazardzista, nałogowiec i najlepszy szuler w Vergen. To z nim powinieneś rozmawiać. O cholera. Jorvet się na to zgodził? Skalen naprawdę potrafi być przekonujący, gdy trzeba kogoś namówić na partyjkę pokera. Zdziwiłbyś się, gdybyś zobaczył, jakie skarby nosi w plecaku. Wszystko wygrał w kości. Zobaczymy, jak pójdzie mu ze mną. Bywajcie. Jezu. Nie, już wolę z Jorveta wytrząsnąć. Naprawdę, wolę z Jorveta wytrząsnąć ten grot, niż grać z krasnoludem w kości. No dobra, to wracamy. Tamte drzwi były zamknięte, ale to dlatego, że pewnie jakiś klucz ominęło po drodze. Nobody's perfect. Więc wrócimy starą drogą. Tyle tych eliksirów pije, że się martwi o swoją wątrobę. Geralt musi mieć polskie korzenie. Okej. Dawaj, biały wilku. Prosto. Prosto jak w mordę strzelił. Czy ja dobrze idę? Nie. Źle idę. Prosto w prawo, prosto w prawo, prosto w prawo, prosto w prawo. Powinniśmy iść w prawo, ale przejdzie się prosto. Rozwiedzamy trochę tą kopalnię. Magia lub niebezpieczeństwo. Ach tak. Dla mnie nie nowość, panie Geralcie. O, widzę impreza. Beze mnie? Uaktualniło się nasze zadanie, zlecenia na zgnilce. Spal trupy w obozie coś tam, Ketten chyba. Spal trupy. Dobra, tam do tyłu też mi się nie chce iść, bo jest ślepy korytarz. Chodźmy więc tutaj. Aha. Cholera. Pożeracz hamburgerów. Chyba pożerca. Nic nie ma? Absolutnie nic tu nie ma? No proszę, Geralt. I po co było się fatygować, no nie? Bo ja, co to było? Obrywałem w twarz. No dobra, to turlamy dropsa dalej.
Jezu, gdzie ja jestem? Ludzie drodzy, chcę wyjść. Chcę wyjść. Duszę się. Klaustrofobia. Cholera. Nie, przecież to jest niemożliwe. Ja muszę być tam na dole. Jejku, w jakiś sposób muszę się dostać na dół. I to jest chyba jedyna właściwa ścieżka. Ścieżka Jurweta. Ścieżka Rosza. Ścieżka zdrowia. Nie wiem, to są jakieś katakumby, czy to jest jakaś kopalnia. Ja pindole. Cholera, trzeba będzie Skalena pokonać w kości, a ja tak strasznie nie lubię w te kości grać. O! Niechcący wolnałem niego znakiem akcji. Prosto mocium, panie. Prosto, prosto. Będzin na będzin. Ja zno. Złoto, 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 piwo, złoto, piwo, złoto, złoto, złoto. Głupie elfy, złoto, 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 piwo, złoto, chędożenie. Krasnoludzkie pieśni przy piwie. Czekajcie, łyknę tylko kakaoko. Jakie kakao. Dobra. Czas powrócić do Vergen. Już by ten kot mógł minąć, bo jest tak trochę z dupy widać. No, 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 kończ się, kończ się. O, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Geralt wytrzeźwiał. Dobra. Znowu loading. Idziemy do Vergen. A potem, po Vergen, pójdziemy oczywiście po sztandar Burej Chorągwi. Zdecydowanie za rzadko zapisuję te stany gry. Panie Skalen, słyszałem, że masz grot włóczni Jurweta. Ano mam. Ano przydałby mi się ten grot. Nie ma mowy. To moje trofeum. Ograłem największego elfiego zabijaka. W pewnych kręgach jestem bohaterem. W co graliście? W kościanego pokera. Swego czasu dość często rzucałem kośćmi. To wyzwanie? Mam nadzieję, że nie oczekujesz taryfy ulgowej. Uprzedzam, rżnę cię bezlitośnie i żadna klątwa tego nie zmieni. Zaczynajmy. Dobra, usiedliśmy sobie na betonie. No, okej. Bardzo chcę wygrać, bardzo chcę wygrać. Proszę, 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 proszę. Okej, co on ma? Najpierw co my mamy? 2, 3, 4, 3, 6. 2, 3, 4. Przydałoby się piątkę wyrzucić, ale nie sądzę, żeby nam się udało. On zaś ma piątkę, dwójkę, trójkę, czwórkę. Jedynkę, jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę. Jest w takiej samej sytuacji co my.
piąteczka, dobrze, piąteczka. Potrzebujemy piąteczki. Będzie. Dobrze. Piąteczka, 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 szósteczka. Udało mi się? No nie, szóstka mi wypadła. Przegrałeś, Wiedźminie! Jak ten, jak mu było, Blaskowicz? Co to za jeden? Też szukał magicznej włóczni, tyle że losu czy przeznaczenia. Stare dzieje, nieważne. Blaskowicz. Jakbyś chciał zostawić w mojej sak... Zagrajmy, proszę. Będę grał tak długo, aż wygram. Dobrze, niech będzie 5. 1-1. 3-4-5. Do dupy nam poszło. Dobra, mam nadzieję, że jakieś jedynki nam wypadną. No niestety nie mam szczęścia do tej gry. Dlatego nie gram w kościanego pokera w Wiedźminie. Przegrałeś, Wiedźmin. Co to za... Też, jakby... Gramy jeszcze raz. I cóż to jest? 5, 6, 3... O, super, 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 super. Chociaż jedna trójka i mamy wygrany w kieszeni. Poddał się. O, poddał się. Grasz jak zawodowy szuler, ale cóż, słowo się rzekło, grot jest twój. Dzięki, Skalen. Słyszałem, że masz jeszcze parę interesujących drobiazgów do wygrania. Coś się znajdzie. Zobaczmy, co jeszcze... Zapraszam. Widzicie, gdzie hazard? Nie lubię w to grać, a się jednak wciągnąłem, bo sądzę, że wygram. Jakiś drobiazg. No to jazda. Dawajcie, do fulla. Może uda nam się fulla. Jedynka lub trójka. No niestety, wypadła piątka. No to mamy dwie pary. Ale wygrałem. Siamać, wygrałeś! No. Skalen, mój fant. Miecz wojowniczej księżniczki Xenti. Może być? Może. Dawaj. Jest twój. Jakbyś chciał jeszcze zagrać. Dobra, na razie sprawdzę, co to jest za miecz. Bo brzmi bardzo śmiesznie. Gdzie jest ten miecz? Te koleżko. Wytyfy. Kurde, no nie widzę tego. Co on mnie okłamał? Ty bezczelny krasnoludzie. Zgnilce, spal ciała. Spoko loko. Jestem w tym mistrzem. Zaczekaj, zdobądź grot, bura chorągwiew. Symbol śmierci. Okej. Sorry za tą ścinę, ale jeszcze kupiec został nam. O, jeszcze jeden przyjezdny. Skąd przyjechałeś? Czekaj, nie mów, niech zgadnę. Z dupy? Z Polski. Miałam to na końcu języka. Więc co cię sprowadza do Wergen? Zaczekaj, zgadnę. Interesy. Ach, tak myślałam. A zajmujesz się... Jestem Wiedźminem. No proszę. Rzadko widujemy tutaj Wiedźminów. A właściwie co robią Wiedźmini? Rozwiązujemy problemy. Hendorzą tak jak ty. A ja akurat mam problem z chłopakiem.
Znalazłaś jego wnętrzności rozwleczone na ganku, a głowę kilka kroków dalej? Bo ja zajmuję się takimi problemami. Jezu. Geralt, proszę cię. Skąd ten czarny humor, chłopie? Eliksiry trzeba będzie porobić. Trofeum z Draugira. Żywotność plus 15. Elf i chędożenie, jakby to powiedział pewien krasnolud, którego już dobrze znacie. Ruda żelazna. A jaha! Dawaj! Na pochybel, rudzie żelaza. Jak ta szpitala, stary ser. Sprzedajesz stary ser. Zapiszę. Mamy grot włóczni, więc jesteśmy tutaj koksami. Nikt nas nie ruszy. Okej, to co teraz z tymi katakumbami? Tutaj tak. Trochę daleko, trzeba przyznać. Trochę mnie ta się nie podoba. Może jakoś inaczej się da przejść. No nie wiem. Chyba jednak przez miasto trzeba iść. Zaraz ogarniemy. Ale dziwne, że Saskia nam dała. Znaczy, wiadomo co dała, miecz. Honorowa baba. Utyrać. Kopalnia kolejna. O! Wyszliśmy z miasta. Fajosko. Ale fajne, spójrzcie na tą mgłę. I na tą wodę. Bardzo ładnie dopracowana gra. Pod tym względem oczywiście. Jesteśmy na dobrym tropie. Harpia? Zapraszam. Lol. Okej. Przekonaliście mnie. Krasnolud do ziemi. Nie jestem krasnoludem, jakbyście nie zauważyli. Elfy na księżyc. Jeju. Elfy do kopalni. A bandyci do ziemi. Wow. Jeszcze? Jeszcze się komuś chce strzelać? Kto do mnie wali? No nie wiem. Śmieci. Same śmieci przy sobie nosicie. O,
Polecam znak Quen. Wow. Daj Geralt. Ja widzę, że ci śpieszno do walki. Krasnoludzkie katakumby. O, zło. Zło w czystej postaci. Gdzie my jesteśmy? Tutaj? Tak się spodziewałem, duchu. Nie, kurde, głupcze. Doskonale. Jeszcze ty, tak? Come on, bitch! Every day I'm shuffling. Dun 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 dun. Rozwin. Wow. Obudziła się Zmara. O kurde, zaskoczyłyście mnie, dziewczyny. Już prawie udało wam się mnie wystraszyć. Spoko, wiedźmińskiego miecza starczy dla każdej. Smacznego. Ktoś ty i czego tu chcesz? Wow. Geralt z Rivii, sztandaru Burej Chorągwi. A ty kim jesteś? Eckhart Hennessy, chorąży Burej Chorągwi, najlepszej formacji, jaką zrodziła Gedwejska Ziemia. Nie ma czym się chwalić, i tak nie żyjesz. Ty mnie nie pamiętasz, ale ja ciebie owszem. Skąd niby? Służyłem w Burej Chorągwi. Wrzesz! Walczyłem pod jej sztandarem i pod Brenną i pod Wergen. Bitwa pod Brenną. Nordlingowie ramię w ramię przeciwko czarnym. Redańczycy pod Deruiterem na prawym skrzydle, na lewym Temeria z naczelnym wozem Natalisem. Piękny to był widok, nieprawdaż? Coś ci się pomyliło. Mylisz się. Chówce redańskie rozstawiły się na lewej flance, a Temerczycy stali po środku. Po prawej krasnoludy. Może i prawdę mówisz. Przekonaj się. Powiedz mi, bo to musisz wiedzieć, kto był naczelnym dowódcą wojsk Nilfgaardu pod Brenną? Kohorn. Oczywiście, że Kohorn. Menno Kohorn. Zaczynam ci wierzyć. To dobrze. Menno Kohorn. Prawdziwy ogar z nilfgaardzkiej sfory. Ale wielki wódz. Jeszcze nie raz otoczy Nordlingom krwi. Zgodzisz się ze mną? Śmierć nie wpłynęła dobrze na twoją pamięć. Kohorn nie żyje, zginął właśnie pod Brenną. Czujny jesteś, nie dałeś się nabrać. Bo jestem z Burej Chorągwi. Może i biłeś się pod Brenną. To było dawno, mogłem cię nie zapamiętać. Ale pod Vergen to co innego. Nie odpowiadam za stan twojej pamięci. Masz rację, po śmierci pamięć szwankuje. Wstyd się przyznać, ale zapomniałem, kto dowodził armiami Kedwen i Edirn w bitwie pod Vergen. A to był najważniejszy dzień w moim życiu. Ostatni. Bądź tak dobry i przypomnij mi. No to oczywiście, że to był Vandergrift i Saltkirk. Saltkirk po stronie Edirn i Vandergrift
po naszej stronie. Dobrze, nie każdy o tym wie. Co po niektórzy myślą, że dowodzili królowie albo czarodzieje? Uwierzyłeś mi wreszcie? Uwierzę ci, kiedy mi wyjaśnisz, jak udało ci się przeżyć masakrę pod Vergen. O kurde. Kapłan Krest wyprowadził nas z płomieni. Miał magiczny medalion chroniący przed ogniem. Wielu się uratowało? Drużyna Zywika. Zywik. Najlepszy dziesiętnik w pułku. Udowodniłeś, żeś służył w bórej chorobie. Mogę zadać sztandar? Jej. Dlaczego ci tak na nim zależy? Dzięki niemu mogę zdjąć klątwę. Nie obchodzą mnie żadne klątwy. Ta powinna. Powstrzymuje armię króla Hencelta. Jednorożec powrócił? Stoi u wrót Vergen. Dzięki tobie może pomścić burą chorągiew. Sztandar leży w sarkofagu. Weź go. Jest tam też miecz pułkownika Gondora. Może ci się przydać. Dziękuję. Gdzie zostawiłeś swojego konia? Tu w ogóle nie ma koni. Racja. Napiłbym się z druhem spod Brenny, ale jestem tylko duchem i nie przyswajam gorzały. Powiem ci, że tego śmierci najbardziej brakuje. Nie przejęłaś. Pilnuj tego sztandaru. Nie wypuściłem go z ręki, nawet jak mnie usiekli. No, moi drodzy, a wystarczyło być uważnym i oczywiście przeczytać też książkę Sapkowskiego, Sagę Wiedźmińską, więc bierzemy sztandar i miecz Gondora. Ciekawe, gdzie jest miecz Rohana. Albo miecz Shire. Co to za śmieć? 2633. Bierzemy! No. Oddaj grodwłóczni Hensoltowi. Oddam, jak będę chciał. Nikt mi nie będzie mnie zmuszał, nie? Nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. O kurde. No to doturlajmy się do wyjścia. Zdobyłeś wszystkie przedmioty. Aha, tak przy okazji, to napiszcie mi w komentarzach, czy wam pasuje taka długość odcinka, czy może to dla was za długo, te 45 minut, bo ten odcinek jest taki eksperymentalny, taki dłuższy po prostu, bo parę osób chciało. Tak więc nie wstydźcie się i piszcie. I co my tu mamy? Czekamy. No dobra, słuchajcie, no wygląda na to, że czas wrócić do Hencelta. Szkoda, że nie mogę się teleportować. Kurde, nie chcę mi się przez tą mgłę iść, szczerze mówiąc. Gdzie jestem? Co to jest? W ogóle co to jest za... Co to są za jaja? Okej, to teraz tu. Tu. Harpie! O matko! Geralt, nic by ci się nie stało, jakbyś portki zmoczył trochę w tej wodzie. Kąpiel, darmowa kąpiel! Umyj wiedźmina. No niestety trzeba wracać starą drogą. Otwieraj te drzwi. Ciekawy jestem, gdzie on ten sztandar schował, bo jakoś nie widzę go nigdzie. Może w majtki, albo w kieszenie, albo w gardło. Wow, ale ciemnica. Przedmieścia Vergen. Jakieś pustawę. Trochę mi klatkuje gra, jak widać. Ale to chyba nic. Dobra, krasnale, dzięki za gościnę. Nie zdążyłem się napić. Wracać czas do króla Hensalta, tego brodacza. Du, du,
Spalona wieś. I przez mgłę znowu się przeprawiać. Kurde, mam już traumy po tym. Powrót do koszmaru. No. To wio. Selkirk i Vandergriff. Wielka bitwa pod Vergen. Amulet wciąż działa. No dlaczego ma nie działać amulet? Coś nas prowadzi. TDT Edirn. O kurde, trafił mnie. Gruby borsuk. Łazimy. Całkiem łatwo poszło. Na pewno lepiej niż za pierwszym razem, gdzie dałem dupy po całości. Where are we? Ach, tutaj. Co to? Fytyfy? Rosz. Dobrze, że jesteś. To Nilfgaardczycy nas zaatakowali. O co poszło? Kręcili się, gapili w mgłę, jakby na coś czekali. To zawołałem Fena, Silasa i jeszcze kilku. Kazałem Ves ubezpieczać nas z dystansu i poszliśmy z nimi pogadać. Grzecznie się pytam, czemu czarne psy tak się gapią w mgłę, a ci nic. Ale widzę, że gęby zawzięte. Powarkują coś tam w tym swoim paskudnym języku. Nagle z mgły wychodzi kobieta. Śliczna i ledwie żywa. Pada, z jej dłoni wysuwa się niewielki przedmiot. Nefrytowa statuetka, nie większa niż dłoń dorosłego mężczyzny. Gdybym nie wiedział, że to niemożliwe, powiedziałbym, że to Triss zaklęta w posążek. To możliwe. Co? Kompresja artefaktowa. Gdzie ona jest? Kurde. Nie wiem. Dziewczyna warknęła na żołnierzy i się zaczęło. Czarni rzucili się na nas, a ona uciekła w stronę obozu. Idę tam. O Jezu. Idziemy z tobą. Zbierać się! Przecież nie żyjecie. Odszukaj Triss w obozie Nilfgaardczyków. No to się zaczęło. Jak dobrze, że mamy pana Vernona przy sobie. I tych trzech wieśniaków. Rosz nie trafił w bramkę. Tylko w mur. Czekajcie, jeszcze amulet z Henselta muszę zedrzeć. Co tu się dzieje? Chłopy. No nic to. Ty, Vernon! Za mną. Obóz Nilfgaardczyków w tamtą stronę. Zaraz. Gdzie jest Bobas? Kurde, króla znowu nie ma. Jezu, co za brodacz. Wieczna bitwa. Mam. Nic mi nie pokazuje. Teoria spisku. No dobra, w takim razie uaktywniło nam się to zadanie. Trzeba iść. Nilfgaard, czarne słońce. Odpływają. Fuck. Nie. Już po nas. Za późno. Percival gotów do drogi?
nie puszczą nas. Henselt ma swoje plany. Nie obchodzi mnie Henselt. Szilard ma Triss, muszę ją ratować. Nie możesz. Nie pozwolą nam odpłynąć, dopóki nie zdejmiesz klątwy. A na piechotę nie mamy szans. Gdyby chcieli jej śmierci, już byłaby martwa. Ojej. Przekopane. Poza tym wiemy, gdzie się udał. Lokmuin, wiedźminie. Władcy i czarodzieje spotykają się w Lokmuin, by radzić o losach świata. Tam znajdziesz Triss. Obiecuję. Ty i twoje obietnice, Vernon. No dobrze, niech taki będzie. Tak więc kończymy ten odcinek i dziękuję wam za oglądanie. Przypominam o komentowaniu, czy ten czas wam odpowiada, czy chcecie więcej, czy chcecie mniej. Mi to naprawdę nie robi różnicy, jakiej długości ma być odcinek. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam. Klikajcie zielony kciuk, nie zapominajcie. I do zobaczenia w kolejnym. Na razie, cześć.